dwa słowa o matce trędowatych, pani dr Wandzie Błeńskiej. 48 lat przepracowała w Ugandzie wśród trędowatych. Jej motto brzmiało: nikt nie żyje tylko dla siebie. Ruszyły matury. Wielu młodych pyta, co dalej. To dobry moment, żeby w telewizji Salwę podsunąć pewną propozycję. Ale uwaga, to droga tylko dla wybranych. Michał Koźlik, witam w programie Minął Tydzień. Na początek zobaczcie, co dobrego przyniósł. Pielgrzymka do matki. Jubileusz Szenstatu. Święto na Gocławiu. Dzień Bohaterów. Już po raz czwarty pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Wierni z blisko 100 parafii wzięli udział w pielgrzymce Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk, a koncelebrowało ją 25 księży, opiekunów grup pielgrzymkowych. Później był poczęstunek, podczas którego ci, którzy na co dzień łączą się w rozważaniu tajemnic Różańca, mogli się poznać i miło spędzić czas. Moi drodzy, rozważając dar Bożego Słowa, stajemy w tym pierwszym czytaniu wobec opisu dziejów apostolskich. W bardzo szczególnym momencie, bo to jest początek drugiej wyprawy misyjnej świętego Pawła i Barnaby. I kiedy dzisiaj wsłuchujemy się w ten opis, to widzimy tę wspólnotę, która się rozwija, tę wspólnotę, która głosi Jezusa Chrystusa. Ale przede wszystkim widzimy wspólnotę, która wsłuchuje się w głos Boga. Wspólnotę, która próbuje i potrafi odczytywać natchnienia Ducha Świętego. I to jest ta niesamowita prawda i to przesłanie, które przecież płynie do każdego z nas każdego dnia. To jakże szczególnie to ma zabrzmieć i ma być zachętą i mobilizacją w czasie tej pielgrzymki, tutaj, w tym sanktuarium. Chrystus mówi do swoich uczniów: bądźcie ze mną, idźcie ze mną, nieście moje imię całemu światu. Nie zrażajcie się tym, co spotkacie. Nie zrezygnujcie tylko dlatego, że inni nie będą chcieli tego przyjąć. Docencie, rozważajcie i żyjcie z całą mocą płynącą z tego, że ja jestem z wami. Tak i my dzisiaj stajemy tutaj wobec miłosiernego Boga, wobec Matki Miłosierdzia, która do każdego z nas mówi: pielęgnuj tę miłość w sobie. Skoro pielęgnujesz ją poprzez modlitwę różańcową, zanieś ten dar do tych, którzy jeszcze nie potrafią tego rozeznać. Dzisiaj Maryja mówi: nieście to, bo ja też was wspieram razem z moim synem. Żyjemy w jakiejś cywilizacji, która cierpi duchowo. Zobaczcie, jak wielu ludzi wokół nas jest załamanych. 2 miliony ludzi leczy się na depresję, na nerwice, na brak zaufania. Może potrzeba przypomnieć sobie o tym, że mamy upominać, pouczać, pocieszać, dobrze radzić. Jest to nasza odpowiedzialność. Jako ksiądz spotykam się bardzo często z takimi sytuacjami, gdzie przychodzą do mnie ludzie i wylewają swoje serce i swoje problemy, smutki, radości. A ja wtedy jestem, po ludzku mówiąc, załamany i od razu mówię: ale ja jestem tylko człowiekiem, ja Ci nie mogę pomóc, ja Ci nie mogę wystawić recepty na problemy Twojego życia. Siostro i bracie, może takim naszym działaniem jako żywy różaniec powinno być to: ja Ci nie pomogę, ale ja Cię wezmę za rękę i podprowadzę do Jezusa, który jest lekarzem, który jest uzdrowicielem, który potrafi wyciągnąć mnie z najgłębszej mojej depresji. Pozostajemy przy maryjnych tematach. W Otwocku Świdrze ruch szenstacki świętował jubileusz 70-lecia istnienia w Polsce. Historia jest niezwykła. Kiedy w 1946 roku dwie siostry przyjechały tutaj z Niemiec, nie wiedziały, co je czeka. Wiedziały tylko, że chcą do Polski przynieść misję i charyzmat założyciela ruchu, ojca Józefa Kentenicha, i nabożeństwo do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Siostra Marianna i siostra Józefa chyba same nie spodziewały się, jak wielkie dzieło zapoczątkują. Dziś siostry szenstackie posługują w kilkunastu polskich diecezjach.
kiedy Bóg w takiej lub innej formie życia, poprzez takich lub innych świadków wiary, poprzez takie lub inne wydarzenia, ostatecznie rzecz biorąc, w wasze serce dokonywał tej niesamowitej tajemnicy zwycięstwa i mocy, mówiąc: oto ja chcę otoczyć pełnią mojej łaski ciebie, tak jak Maryję, której chcesz stać się siostrą. Oto ja chcę cię poprowadzić. Oto ja przez twoją posługę, poprzez twoje zawierzenie, poprzez twoją konsekrację, ja chcę uczynić z ciebie tę niesamowitą drogę zbawienia dla innych, tak jak Maryja była tą drogą. Nasza rodzina sióstr wyrosła w Szenstadcie, w Niemczech. Natomiast 1946 rok to bardzo złożona politycznie, społecznie sytuacja. Przybywając do Polski, nasze siostry nie wiedziały, gdzie się zatrzymają. Wiedziały, że żeby misję ojca Kentenicha i charyzmę Szenstadtu nieść do Polski. Dziś po 70 latach jesteśmy wspólnotą, która służy Kościołowi w Polsce w kilkunastu diecezjach, również na Białorusi i w Rosji. Jest nas w Polsce 121 i dzisiaj za to chciałyśmy dziękować. Słuchajcie, ale ja czuję pewien niedosyt, bo ostatnio jak byłem, to wszystkie miały te same, takie same okulary. A wy tutaj macie różne... Nie. Księdza biskupa Marka poznałyśmy podczas uroczystości tutaj, kiedy my byłyśmy w postulacie. I obuczał nas. Jest taki bardzo ciepły i takie bije od niego dobro. Ja poznałam Szenstadt w wieku chyba 17 lat i należałam do młodzieży szenstadtskiej też. I przyjeżdżała do nas siostra i prowadziła spotkania dla dziewczyn. I też kiedy już przyszedł ten czas wybierania, do jakiego zgromadzenia mam wstąpić po maturze, no to ja już wiedziałam, że to będzie Szenstadtski Instytut Sióstr Maryi. To się tak czuje potem, to jest naprawdę taka łaska. A jeśli już przy jubileuszach jesteśmy, to nie możemy zapomnieć o stuleciu włączenia Gocławia do Warszawy. Ta wiekowa, dosłownie, dzielnica świętowała tę rocznicę w parafii świętego ojca Pio, która to jednocześnie obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. W homilii arcybiskup Henryk Hozer mówił m.in. o znaczeniu pierwszych trzech dni maja. Jako najlepszy sposób na naprawę życia społecznego uznał bezgraniczne zawierzenie Maryi. Maja 2016 roku mieliśmy okazję podziękować Panu Bogu za dar konsekracji, która dokonała się we wrześniu ubiegłego roku. Ta msza święta transmitowana przez telewizję Polonia była zamysłem, by podziękować Polakom, współuczestnikom budowy, za ten wielki dar serca. Bracia i siostry, wizja niebieskiego Jeruzalem, czytany dziś Apokalipsie, ukazuje ostateczny cel istnienia świata. Cel ukazany w sposób symboliczny, ale i rzeczywisty świata odkupionego i zbawionego. Nie da się żyć, gdy zapominamy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Jest to najlepszy przepis, by zatracić sens życia i istnienia, by zawody i porażki, niespełnione projekty i zamiary były naszym codziennym losem i udręką. Gdy schodzimy z tej drogi, patronem dzisiejszego dnia, 1 maja, nie są Marx czy Engels, ale święty Józef Cieśla, żyjący z pracy rąk własnych, utrzymujący rodzinę i wychowujący syna, którego nazywano synem Cieśli. Człowiek codziennego trudu i heroicznej odpowiedzialności za powierzone mu zadanie i misję. Rocznice są bardzo znamienite, ponieważ jest to 10. rok istnienia naszej parafii, setna rocznica przyłączenia Gocławia, naszego osiedla, do Warszawy, jubileusz 1050 Chrztu Polski, jak również śluby kazimierzowskie. Dzień piękny, bo dzień świętego Józefa, tego, który uczy nas pracy, który broni pracy. Święto flagi, 2 maja, święto wspomnienie wszystkich imigrantów i konstytucja 3 maja i te wszystkie rocznice skupiają nas i prowadzą nas dokąd? Do Maryi. Maryja jest Bogu rodzicą. To ona nam mówi: róbcie wszystko, co wam powie. Kto? Jej syn, który jest synem Boga Najwyższego. A zatem
oddając się jej, niczego nie ryzykujemy. Wszystko możemy otrzymać. Wszystkim, tym zabarcowanym i tym, którzy szukają pracy, życzę, żeby święty Józef zaspokoił potrzeby ich serca, żeby zapracowanym dał trochę ten siódmy dzień odpoczynku, a tym, którzy pracy nie mają, żeby im dał pracę w swoim warsztacie. Dzięki Wam człowiek w chwili nieszczęścia, często nagłego, nie pozostaje sam, mówił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana. To właśnie ten święty patronuje strażakom, którzy mieli ostatnio swoje święto. Metropolita Gdański, a jednocześnie były biskup diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez arcybiskupa Henryka Hozera. Uczestniczyła w niej także premier Beata Szydło i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Zawsze przed Wami, bracia strażacy, świątynia ta otwiera swoje ramiona. Święty Florian, wierny Bogu, któremu zawierzył, tak jak uczyniło to wielu męczenników za wiarę. Bo trzeba w tym wiecie łączyć te dwa elementy, i służby, i powołania. Jakże wiele o tym, co robicie, czemu służycie, jest ducha Ewangelii, etyki, moralności chrześcijańskiej, a także blasku Bożego miłosierdzia. Z tego Bożego źródła płyną impulsy do posługi miłości miłosiernej. Każdy bliźni, każdy człowiek w chwili nieszczęścia, zwykle nagłego, nieprzewidywalnego, nie pozostaje sam. Tyle tego dobra wynosicie ze swoich domów, od swoich ojców, matek, także tu obecnych dzisiaj, by te nieszczęścia likwidować, ratować co się da, a czasem bardzo wiele. Bo ludzkie życie, drodzy strażacy, obfite jest brzemię kierowanej ku Wam wdzięczności, szacunku, przekonania, że jesteście bardzo ważną strukturą naszego państwa. Nie do końca w pełni zagospodarowani, bo to jest struktura w sumie paramilitarna, która powinna korzystać z wielu przywilejów, większych niż dotychczas. A teraz czas modlitwy. Dziękczynienia za Waszą wierną strażacką służbę. Trwają matury. Dla zdających egzaminy to nie tylko czas stresu, ale także pytania, co dalej, co mam zrobić ze swoim życiem, do czego jestem powołany. Część z panów maturzystów słyszy w swoim sercu głos zapraszający ich do kapłaństwa, ale często strach zagłusza ten głos. Dziś chcemy im pomóc, dodać im odwagi, a zrobimy to razem z naszymi gośćmi. W studiu są z nami klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, Piotr Zalewski i Jakub Sendek. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pamiętacie jeszcze swoją maturę? No jasne. Chyba niedawno to było w sumie. No moja była jeszcze bliżej, na dobrą sprawę, 2 lata temu. Jesteś na roku drugim. Jestem na roku drugim. Chodziłem przed seminarium do liceum Ruy Barbosa. No i szczerze powiem, jakoś się nie przejmowałem zbytnio swoją maturą i podchodziłem do tego w sposób luźny, tak. A ty, Jakub? Ja miałem sporo stresu, szczególnie przed ustnymi. To było ciężkie. Z pisemnymi sobie poradziłem całkiem nieźle, natomiast ustny angielski i polski to ciężki był bardzo. Wybrałeś dosyć ciężkie przedmioty. No matematyka i fizyka okazało się, że nie były takie trudne, jak się zdawało. Najtrudniejsza była informatyka, którą zdawałem. Taki egzotyczny trochę przedmiot. Ale dobrze mi poszło bardzo, bo tam miałem bardzo wysokie wyniki. Kiedy się pojawiła u Was myśl o kapłaństwie? U mnie ta myśl pojawiła się już kilka lat przed wstąpieniem. Ona zanikała i powracała. Było z tym różnie. Ja też cały czas w swoim sercu oddalałem to, bo nie chciałem iść tak radykalną drogą. No jednakże usłyszałem głos w swoim sercu. Duch Święty pomógł w wypełnieniu tego głosu. Wstąpiłem do seminarium i na razie jeszcze jestem. Jak wyglądał ten czas właśnie wzrastania do tej decyzji? Bo no, nigdy nie jest tak, że ta nasza decyzja odnośnie powołania życiowego przychodzi tak nagle, tylko się rodzi w pewnych okolicznościach. Co Tobie pomogło rozeznać, czy podjąć tę decyzję? Niewątpliwie pomogło mi bycie w grupach parafialnych. Od dziecka byłem od pierwszej Komunii Świętej ministrantem, później lektorem. Cały czas byłem związany z
posługą liturgiczną właśnie przy ołtarzu. Miałem dobry kontakt z księżmi, którzy zawsze mi tam pomagali i umacniali mnie w tej decyzji. Jak rodzina wpłynęła na twój wybór, Jakub? No moja rodzina to bardzo dobrze to przyjęła. Mi było trudniej powiedzieć, no bo wiadomo, niecodziennie się wchodzi do pokoju, mówi: cześć tato, idę do seminarium. Byli zdziwieni, czy mówili: wymodliłem sobie? Znaczy, to było trochę tak, że większość osób, którym to mówiłem, mówi tak: no wiesz, Kuba, na ciebie patrzyłem, to miałem takie wrażenie, że ty pójdziesz do seminarium. Ja się dowiedziałem trochę tak ostatni, jak gdyby. I tak mój tata też zareagował, że powiedział, że no widziałem, że coś tam w tobie się dzieje. I tak właśnie chciałem cię spytać, czy się nie wybierasz do seminarium, albo jakąś inną drogę chcesz podjąć. A jak zareagowali znajomi? Bo okej, ci, którzy znają was dobrze, mogli to przeczuwać, ale ci, którzy są właśnie w takim rejonie szkolno-towarzyskim, mogli się mocno zdziwić. Czy tak było w waszym przypadku? Tak, no u mnie rodzice byli, nie byli zdziwieni tą decyzją, a znajomi, szczególnie ci dalsi, jak najbardziej, szczególnie, że w dzisiejszych czasach jest to dość trudna, no i niecodzienna decyzja, bo nie ma co się oszukiwać, coraz mniej osób decyduje się na coś takiego. Czy nie spotkaliście się zbytnio ze zrozumieniem w takich waszych, wśród waszych znajomych? To raczej było jak coś, przy czym się usta zamyka i nie chce się to komentować? Jak to wyglądało? No, ja miałem sporo znajomych, którzy dobrze zareagowali. Aha. Najgorzej przeżyła to oczywiście moja dziewczyna, wiadomo, to było dosyć trudne. No właśnie, rozwijmy ten wątek. Jak to wyglądało? No to bym musiał powiedzieć całą historię, może, jak to się rodziło, tak? Nie, może po prostu ten... No bo to musiało być coś dramatyczne, prawda? Miałeś dziewczynę. 5 lat. Z jednej strony właśnie to w jakiś tam sposób trwało, z drugiej strony czułeś to powołanie. No, nie bałeś się, że tak niedobrze i tak niedobrze, że zawsze ktoś na tym będzie cierpiał, jakkolwiek nie wybierzesz? To znaczy, gdyby to była moja tylko decyzja i miałbym takie poczucie, że to jest moja decyzja, to bym jej nie podjął nigdy. Natomiast, że miałem takie przeświadczenie, że to jest coś, co chce ode mnie Pan Bóg, to mi dało taką siłę, żeby podjąć trudne rozmowy i trudne decyzje. Dla mnie osobiście najtrudniejsze było to, że zadam jej ból. Jak gdyby ja się kompletnie nie liczyłem w tej sytuacji. No i powiem, że rozmowa z nią była najtrudniejszą rozmową mojego życia, na pewno. Choć tak jak z pewnego upływu czasu patrzę, to na plus to wyszło. I dla mnie, i dla niej, tak myślę. Wszystko w Bożym planie jakoś było przewidziane i skończyło się myślę, dobrze. Że tak. Na pewno na swojej drodze spotkaliście jakieś wzory, które was inspirowały. Może jakieś kapłanów, osoby właśnie duchowne. Tak, mówiliśmy już o tym, jak... trochę o rodzinie, trochę o znajomych, teraz właśnie o tym kręgu kościoła. Czy właśnie na tej drodze rozpoznawania powołania czuliście jakąś pomoc ze strony kościoła? No, tak jak już wcześniej wspomniałem, tak, ta pomoc była bardzo duża. Spotkałeś jakichś księży na swojej drodze, których zobaczyłeś i powiedziałeś: kurczę, to jest ktoś, kogo chcę naśladować, kto mnie intryguje i którego drogą chciałbym iść. Tak, ja byłem związany z warszawską Pragą i takim księdzem był niewątpliwie ksiądz Marcin Bielicki i teraźniejszy proboszcz katedry ksiądz Bogusław Kowalski, który do dzisiejszego dnia jest dla mnie takim ideałem i autorytetem kapłaństwa, do którego zmierzam i patrząc, jak on pociąga rzesze ludzi swoim uśmiechem, ale przede wszystkim także całym swoim życiem, dając świadectwo wiary, no to jest coś niesamowitego, coś, co przemawia do mnie. Czyli można powiedzieć, że ciebie ku kapłaństwu skłoniła właśnie taka myśl, że można być takim narzędziem w rękach Boga, przybliżać ludzi do Niego. Tak, niewątpliwie, no bo my sami nic nie możemy. Jedynie my jako to właśnie narzędzie posłane gdzieś na jakąś parafię możemy zdziałać dobro, bo sami nic nie zdziałamy. Pytam o to dlatego, że dla większości ludzi, którzy patrzą z boku na osoby podejmujące ten wybór, to jest w ogóle jakiś absurd, nie? To jest coś, co wydaje się pewnym wyrzeczeniem się wielu, wielu, wielu rzeczy. No, rozpoczynając na celibacie, kończąc na jakiejś takiej osobistej dyspozycyjności do zrobienia czegokolwiek. Więc oni to traktują jako stratę. Czy tak faktycznie jest? Czy można kapłaństwo traktować jako stratę, czy może jako prestiż? Jakie były te wasze motywacje? Ja tak myślę, że to jest trochę tak jak z Jezusem Chrystusem. Stracił wiele, żeby zyskać jeszcze więcej. Tak? Umarł, żeby zmartwychwstać. I tak jest też myślę trochę z kapłaństwem, że rzeczywiście wielu rzeczy trzeba się wyrzec, żeby prowadzić życie
naprawdę fantastyczne, to jest naprawdę ciekawe życie i to też wielu kapłanów opowiada, na przykład mój kierownik duchowy, on zawsze powtarza, że no dla niego kapłaństwo to jest niesamowita przygoda, że on w życiu by tyle rzeczy nie zrobił, ile robi teraz jako kapłan. Mi ciężko powiedzieć, bo jeszcze nie jestem księdzem, tak? Natomiast to, co widzę z seminarium, to wyrzeczenia dają mi taką wolność wewnętrzną, żeby robić więcej rzeczy, żeby więcej z siebie dawać, więcej się rozwijać. Czego się obawialiście, wstępując do seminarium, czy w ogóle wyobrażając siebie jako kapłanów? Czy jakieś obawy się w was pojawiały, które mówiły, nie, to raczej nie może być prawda? Tak, takie obawy były i nadal są, bo po wstąpieniu do seminarium, po przekroczeniu tego progu, no nie mijają te obawy, tylko one wręcz niekiedy narastają. No i takimi obawami to jest, wiadomo, samotność, główny problem chyba kapłaństwa, że jesteśmy zdani sami na siebie i na swoje relacje. Brak rodziny, to są, myślę, takie główne kłopoty i aspekty, które gdzieś tam mówiły, że nie, jednak nie idzie. Czy ksiądz jest skazany na to, że będzie samotny? Nie, nie jest skazany na... Znaczy, no, z jednej strony to jest życie w samotności, ale z drugiej strony wielu księży mówi, że to jest życie tak pełne kontaktu z ludźmi, że żaden mąż i żona nie jest sobie w stanie tego wyobrazić. To prawda. Jest tyle rzeczy, tyle pracy na różnych płaszczyznach, tyle kontaktu z ludźmi, czy to z dziećmi w szkole, czy to z osobami na parafii, czy to prowadzenie kancelarii, czy poradni rodzinnej. Wszędzie ksiądz musi być i od niego się tego oczekuje. Może tak jest, że bardzo się boją przyszli księża tej samotności, a później za nią tęsknią. Za chwilą spokoju, czy czasem... Tak bywa. Rzeczywiście. Tak. Ja znam księdza, który mówi, że jak on wraca wieczorem do domu, to cieszy się, że jest pusty dom, bo wreszcie może usiąść, odpocząć, nie ma nikogo na głowie. Choć bardzo się cieszy właśnie ze spotkań z ludźmi. I ten ksiądz, o którym mówię, on zawsze marzył, żeby założyć rodzinę, mieć wiele dzieci. I powiedział, że jak został kapłanem, to ma więcej dzieci, niż mógł się kiedykolwiek spodziewać. Bo ma te dzieci, które uczy, które są przy parafii. I naprawdę fascynująco się realizuje jako taki ojciec duchowy. A tak, czy mieliście taką myśl, że dobra, skoro Bóg mnie wzywa do kapłaństwa, to znaczy, że ja nie powinienem mieć we wnętrzu takich tęsknot na przykład za żoną, za małżeństwem czy za rodziną. Bo podejrzewam, że wiele osób, które rozważa tą drogę, myśli sobie, no kurczę, ale przecież ja tak bardzo chciałbym mieć żonę, tak bardzo chciałbym mieć dzieci, więc to jest niemożliwe, że jestem powołany do kapłaństwa. Czy to musi być sobie przeciwstawione? Czy ja myślę, że jeśli ktoś myśli, że nie nadaje się na przykład do życia rodzinnego, to równie dobrze nie nadaje się do życia kapłańskiego, tak? Żeby być dobrym kapłanem, trzeba być dobrym człowiekiem przede wszystkim. Bo kapłan jest również ojcem. Jak najbardziej. I daje życie, nieraz więcej życia daje, z tym, że na zupełnie innej płaszczyźnie. Nie na takiej płaszczyźnie fizycznej, ale na płaszczyźnie duchowej. To jak kształcimy dzieci na przykład, no to jest dawanie życia, to jest kształtowanie społeczeństwa i tych konkretnych ludzi. I to jest bardzo, bardzo ważne. Bo pytam o to dlatego, że czasami zdarza się, że do seminarium idą ludzie, którzy mówią, nigdy dziewczyny nie miałem, w sumie nie wiem, jak to zrobić, czym to się je. W sumie nie mam pomysłu na swoje życie. A, pójdę do seminarium, będę dobrym księdzem. To chyba nie jest dobra motywacja. Nie, na pewno to nie jest dobra motywacja. Ta motywacja jest oczywiście sprawdzana przez 6 lat formacji, bo nie każdy, kto wstępuje do seminarium, zostaje wyświęcony. Zdecydowana większość sama odchodzi. Gdzieś jest liczone, że około 50% tych osób, które wstąpiły do seminarium, dochodzi do później dostają święcenia kapłańskie. Mówimy o tym, o tej formacji. Zatrzymajmy się na niej bliżej, bo dla naszych widzów no, jest to pewnego rodzaju nieznany świat. Mhm. Za te mury seminaryjne niewiele osób ma wstęp. Wy te mury teraz przekroczyliście, będąc tutaj z nami. Piotrek, ty nie masz sutanny, Kuba, ty masz. Z czego ta różnica wynika? Wyjaśnijmy widzom. Jeśli chodzi o formację w seminarium, to jest tak, że na różnych latach seminarium wprowadza się w różne posługi. Są różne etapy po prostu. Żeby nie było czegoś takiego, że ktoś jest rzucony bezpośrednio w kapłaństwo i teraz radź sobie. Wiadomo, że jesteśmy ludźmi, musimy sobie też się przygotowywać do tego. I na kolejnych latach otrzymuje się kolejne rzeczy. Na trzecim roku otrzymuje się sutannę i uczymy się chodzić w sutannie, co nie jest proste. Szczególnie, że na ulicach... Zdarzyło ci się wywrócić? Mi akurat nie, ale potknąć kilka razy owszem, szczególnie na schodach, to jest ciężkie. Później w dalszych latach to jest przygotowanie na przykład do święcenia pokarmów na stół wielkanocny, później do rozdawania komunii, wystawienia Najświętszego Sakramentu. Czyli mamy tak zwane dwie posługi, powiedzmy o nich więcej, akolitat tak, posługa lektoratu i akolitatu. Lektorat jest na trzecim roku i to jest właśnie przede wszystkim przygotowanie do święcenia pokarmów.
I posługa akolitatu to jest już posługa ołtarza przy Komunii Świętej. To są wszelkie wystawienia, rozlewanie Komunii Świętej, chodzenie do chorych. A potem już pierwsze niższe święcenie, czyli diakonat. I można powiedzieć, że klamka już wtedy zapada. Tak, no święce nie da się cofnąć. Kto przyjmie, to jest niezmywalny znak i cokolwiek by się później nie stało, nie da się tego zmazać gumką jak ołówka, tak, na papierze. Tak, z tym, że to też nie jest tak, że nagle klamka zapada i ona zaskakuje człowieka. Bo to jest ileś lat przygotowania, zastanawiania się nad tym. Więc jeżeli w kimś się rodzą takie obawy, że ja będę musiał przyjść i podjąć tak decyzję na już, to wcale tak nie jest, bo to jest długi, długi czas. No jak ten czas wygląda? Wiadomo, że to jest czas i na modlitwę, ale też na naukę, na rekreację. No, na pewno nie jest tak, że od rana do wieczora się modlicie tylko i wyłącznie, prawda? No, nikt by nie dał rady. No właśnie. Więc jak wygląda taki klasyczny dzień kleryka? Dzień kleryka zaczyna się oczywiście poranną modlitwą, medytacją nad fragmentem ze Słowa Bożego, z Ewangelii na dany dzień. Później, o której godzinie wstajecie? O 6.30 musimy być w kaplicy. Czyli czasem pewnie zdarza się, że jest to tak zwane rozważanie w oparciu o Pismo Święte. Tak, no bywają mi takie przypadki, szczególnie kiedy pogoda jeszcze jest niesprzyjająca za oknem. O 7 godzinie mamy rano mszę. Po mszy zaraz śniadanie i wykłady. Normalnie jak na uczelni, 6 godzin wykładowych, takich po 45 minut. Czego się uczycie? Pytanie się pewnie w głowach naszych widzów wszystkiego zastanawia. Można by powiedzieć. No, na pewno nie tylko tego, jak odprawiać mszę, prawda? Bo to jest tylko jeden z przedmiotów. Więc co zgłębiacie? Co można powiedzieć jest tym takim, co jest w waszych podręcznikach? To jest przede wszystkim teologia. No i to, co z teologią jest związane. Czyli filozofia, logika. Bo jak gdyby jedną częścią jest to, co przygotowuje nas do posługi kapłańskiej bezpośrednio, czyli właśnie jak na przykład rozmawiać z ludźmi, jak prowadzić katechezę, a trochę inną stroną jest takie wykształcenie ogólne teologiczne, żeby wiedzieć, no jak to jest w tym życiu. No tak, bo wy musicie być tak naprawdę specami od wszystkiego. Spotykacie się później, będziecie spotykać się w konfesjonale z ogromnym wachlarzem problemów, gdzie nie wystarczy tylko kwestia wiedzy na temat tego, jak naucza Kościół, ale to właśnie też kwestia psychologii, też kwestia prawa kanonicznego, różnorakich dziedzin życia, więc tej nauki trochę macie. No. I oceny bieżących wydarzeń bardzo często, tak? Nieraz trzeba podejmować decyzję tak na już, bo coś się stało i teraz trzeba powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. Czyli można więc powiedzieć, że teologia, czy to studiowana w seminarium, czy przez osoby świeckie, jest bardzo, bardzo interdyscyplinarnym przedmiotem. Jest dużo przedmiotów i te przedmioty często się zmieniają, tak na dobrą sprawę, bo dany przedmiot jest przez rok, później znika, później się pojawia znowuż przed święceniami. Są przedmioty w wymiarach większych godzin, tak jak filozofia, ale jest też taki przedmiot na przykład jak język grecki, który jest tylko jedną godzinę tygodniowo na drugim roku, tak, przez cały drugi rok, więc siłą rzeczy tych godzin się mniej nazbiera. No jak to na studiach humanistycznych, tak? Można o człowieku mówić z różnych stron, z bardzo różnych stron. Chodzi o to, żeby jak najgłębiej go rozumieć i móc mu pomóc też. Po zajęciach macie czas dla siebie? No nie jest to takie proste. Tryb w seminarium jest bardzo intensywny. Bardzo dużo rzeczy robimy tak na punkt. Mamy tak zwany plan dnia i po wykładach mamy obiad. Wtedy mamy godzinę dla siebie, półtorej. I później zasiadamy do książek albo jakieś inne czynności podejmujemy. Jeździmy na praktyki duszpasterskie, na przykład do domu dziecka, do szpitala. Czyli to nie jest tylko teoria, ale macie też okazję przygotować się do tych wyzwań, które będą kiedyś poświęcenia w praktyce. Tak. Co jeszcze robicie? Jeździcie do na przykład aresztu śledczego, bo też spotkałem się z takimi praktykami. Tak, są u nas praktyki w areszcie śledczym, są w szpitalu, są w hospicjach. W hospicjum są praktyki też u osób prywatnych. W szkole to tak, to już na wyższych latach jeździ się normalnie na prowadzenie zajęć i pod okiem księdza wtedy nadzoruje, czy ktoś dobrze prowadzi, czy nie, daje wskazówki, podpowiedzi, tak aby po święceniach już kapłan swobodnie mógł iść do szkoły i uczyć. Ale oprócz tego elementu edukacyjnego, tej, można powiedzieć, formacji kilkupoziomowej, bo ludzkiej, intelektualnej, duchowej, macie też czas na odpoczynek. Jakoś spędzacie ten czas. No jest grupa facetów, którzy mają swoje zainteresowania, swoje pasje, nawiązują się przyjaźnie. Jak ten czas od tej takiej drugiej, mniej znanej strony upływa w seminarium? No jest to czas bardzo radosny. Z tego są znani klerycy, że bardzo lubią żartować.
I tutaj dużą rolę ma tak zwana kawa, bo na kawie spotykamy się bardzo często, mamy okazję poprzebywać ze sobą, porozmawiać, jak i też różne wyjazdy. Jak spędzacie czas na wyjazdach? To jest zazwyczaj połączone z jakimś elementem duchowym, prawda? Tak, element duchowy jest nieunikniony zawsze. I on jest zawsze na pierwszym miejscu. Gdzie ostatnio spędziliście czas w ten sposób? Ostatnio byliśmy na Majówce, śladami Jana Pawła II. Więc pojechaliśmy na południe Polski, w okolice Krakowa, Starego Sącza. Limanowej, Wadowic. Tak. Kilka zdjęć możemy zobaczyć właśnie z tego wyjazdu. No, tutaj widzimy całkiem sporą gromadę. Czy to jest cała społeczność seminaryjna? No nie wszyscy, ponieważ pierwszy rok jest od nas oddzielony. Oni są w Urlach, w takiej miejscowości małej. Więc tutaj widzimy tak naprawdę kleryków, którzy obecnie są w seminarium i to bez diakonów też. Tak, od drugiego do piątego rocznika. Tak, tak. No, tak wygląda, że jest nas całkiem sporo, prawda? Tak. Całkiem sporo. No i co podczas takiego wyjazdu robiliście? Przede wszystkim wyjazd miał za zadanie zintegrować nas wszystkich, bo nieraz jest tak, że biegamy cały dzień, każdy ma swoje zajęcie, biegamy, a ciężko jest nieraz słowo zamienić ze sobą. Ten idzie tutaj, ma posprzątać, ten tutaj coś musi zrobić, ten pojedzie na parafię. I takie wyjazdy są bardzo potrzebne, żebyśmy my także siebie lepiej poznali. To był jeden aspekt tego wyjazdu, a drugi był przybliżyć postać świętego Jana Pawła II, jego nauczanie, pójść i do tych miejsc, w których on był, na pielgrzymce, w którym się urodził. Byliśmy także przy chrzcielnicy, w której został ochrzczony. Spotkać się z ludźmi, którzy przedstawią kulturę jakiegoś innego regionu, ale to zawsze jest połączone z duchowością. Co jeszcze dzieje się w seminarium, oprócz właśnie wyjazdów, a co nie jest ani modlitwą, ani nauką? No, jest jeszcze sport. To no oczywiście. Macie jakieś okazje do trenowania różnych sportów? Przez dwa pierwsze lata jest WF normalnie. Biegamy na Orlik, oddalony nieco dalej i w piłkę gramy. Ale jak się WF kończy, to i my sami organizujemy się. Wiadomo, jak jest dużo nauki, to też potrzeba sporo ruchu fizycznego, żeby pobudzić organizm odpowiednio. Jest nawet sporo takich chłopaków, którzy dobrze grają w nogę, czy tam w hokeja. Jeździmy na konkursy, na zawody. A tak poza tym, no zależy, co wymyślą przełożeni. Nieraz chodzimy grabić liście, nieraz jeździmy na różne asysty. Więc to jest też trochę tak, że nie tylko siedzimy jak gdyby za murami tego seminarium, ale jest bardzo dużo takich okazji, żeby wyjść, poprzebywać z ludźmi, poprzebywać w różnych takich ciekawych sytuacjach, spotkać ciekawe osoby, jak na przykład kardynała Millera ostatnio, który przyjechał do Warszawy. Jaką mielibyście radę dla kogoś, kto być może teraz nas ogląda i myśli sobie, fajni goście, chciałbym iść ich drogą, czuję, że jestem do tego powołany, ale się boję, bo tamto. Ja myślę, że rozmawiać przede wszystkim. To znaczy duże jest niebezpieczeństwo, żeby to tak stłumić w sobie, schować i pójść jakąś tam inną drogą. Natomiast warto znaleźć jakiegoś dobrego kapłana, człowieka, któremu ufamy i z nim o tym rozmawiać. Nie bać się też swoich motywacji. To jest trochę tak, że jak człowiek przychodzi do seminarium, to ma pewne spojrzenie, jak to będzie. A później seminarium wszystko wywraca do góry nogami i ustawia w dużo lepszej perspektywie. Więc też ja bym unikał takiego błędu, że się przychodzi z jakąś, znaczy ma się jakąś wizję i ja nie pójdę, bo widzę to tak i tak. Czyli słowem, warto spróbować, zawsze jest droga powrotu, dopóki nie będzie ostatecznej decyzji. Zawsze jest do momentu święceń na dobrą sprawę, jest można odwrócić się i wyjść z seminarium. I nie jest to żaden wstyd. A wszyscy, którzy odchodzą, bardzo sobie chwalą. Ja z własnego doświadczenia, to taki może coming out trochę zrobię, bo miałem okazję współdzielić troszkę wasz los przez pewien czas w seminarium. Jak widać teraz, no, jestem dziennikarzem, mam żonę, dzieci, więc rozeznałem to inaczej. Kościół mi w tym rozeznaniu pomógł, ale do dziś wspominam to jako niesamowite, dwuletnie wspaniałe rekolekcje. Czas spędzony w sposób, który w innych okolicznościach nie byłby możliwy. W zamknięciu, w pewnym odosobnieniu, z czasem na modlitwę, na naukę. Więc też mogę poświadczyć, że jest to czas, który na pewno nie jest zmarnowany. Dziękuję bardzo. Z naszymi gośćmi dziś byli klerycy Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej Piotr Zalewski i Jakub Sendek. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego na tej waszej drodze rozeznawania, wzrastania w powołaniu.
A naszych widzów zachęcamy do tego, żeby wspierać wszystkich alumnów, wspierać tych, którzy rozeznają tą drogę. A jeśli wśród naszych widzów są ci, którzy zastanawiają się nad takim wyborem, to niech czują się dzisiaj naszymi gośćmi, naszą rozmową wsparci. No i niech wiedzą, że są potrzebni, że ten ich wybór bardzo kiedyś będzie się dla kogoś liczył. Dziękuję bardzo, to był program Minął Tydzień. Michał Koźlik, zapraszam na kolejny i zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia.